aby pokazać, że nauka muzyki to przede wszystkim praktyka muzyczna. Każdy z nas doskonalił warsztat na swoim ulubionym instrumencie. Staraliśmy się zawsze poznawać różne instrumenty. Chcieliśmy zrozumieć rolę każdego w ich zespole. Uczymy się muzyki nowoczesnej, nie starając od eksperymentów. Przygotowaliśmy krótką, filmową reklamę naszego projektu, aby w nowoczesny sposób przybliżyć Państwu naszą pracę. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, jak można użyć komputera w nagraniach, jakie są muzyczne formaty komputerowe, MP3, WAV oraz jak powstaje dźwięk z punktu widzenia fizyki. Poznaliśmy wygląd i środowisko pracy różnych systemów operacyjnych Windows, Mac OS X. Poznaliśmy programy muzyczne pracujące w tych systemach operacyjnych, takie jak GarageBand, Pro Tools bądź Logic Pro. Aby wyjść z naszymi dociekaniami muzycznymi, udaliśmy się poza szkołę i zrealizowaliśmy wywiad z panem Piotrem Pancewiczem, muzykiem rockowym oraz znanym realizatorem dźwięku. Poznaliśmy dzięki niemu wszystkie elementy studia oraz pełen proces nagrania płyt. Wystarczy podać kilka przyczyn, dla których stosujemy komputer w nauczaniu muzyki. W szerokim rozumieniu komputer może nam pomóc w wyszukiwaniu informacji muzycznych w internecie. Jednak dla nas komputer jest nowoczesną wersją dawnego magnetofonu. Pozwala na nagranie i udoskonalenie naszych utworów muzycznych. Ćwicząc na instrumencie popełniamy liczne błędy. Nagrywając możemy skorygować złe wersje, odnaleźć słabo słyszalne dźwięki. Dzięki komputerowi możemy zapisać nuty oraz zarejestrować wiele instrumentów orkiestry. Możemy usłyszeć je razem. W warunkach normalnych nie mielibyśmy możliwości zaprosić takich muzyków ze szkolnego studia. Nowoczesna produkcja muzyczna to także korekta dźwięku. Dzięki komputerowi możemy ulepszyć brzmienie naszych szkolnych nagrań oraz wyczyścić szumów stare nagranie z kasety magnetofonowej. Nie ma źle, nie? Ale dobrze.
prawdopodobnie trzeba różnych mikrofonów. Werner jest dwoma mikrofonami, to na komu trzeba. Dwa fajne. Jest tam mieszanka, musi stać. To jest Hi-hety mamy ujęte dwoma mikrofonami, żebyśmy mieli przez stereo. Mamy overhead, czyli są górne mikrofony. W tym akurat tego zespołu są dwa, ale mają trzy albo cztery. I mamy tak naprawdę zawsze pewnie najważniejsze mikrofony, czyli ambient, który zawsze właśnie wiadomo, czy będą się zaczynać. Te dwa mikrofony, czyli mikrofony ambientowe powinny wydawać cały obraz bębnów, to bardzo zrównoważony. To jest tak, mamy jedną. Pod koniec lat 70. w XIX wieku za sprawą Greya i Blaira
Bella. Mikrofon kwasowy i mikrofon węglowy były używane do telefonii. To jest właśnie mikrofon węglowy. Pochodzę z programu GarageBand bazującego na platformie Mac OS X. Jest to program darmowy dołączany do każdego produktu Apple. Składa się on ze śladów poszczególnych instrumentów. Tutaj widzimy efekty, jakie można nakładać na instrumenty. Tutaj mamy zapis klawiszowy, później zaprezentujemy. Tutaj mamy ślad gitarowy, ślad basowy, perkusyjny, organy, druga gitara, pianino i będziemy mogli nagrać tu zaraz z mikrofonu gitarę. Więc puszczę utwór cały, znaczy kawałek utworu i ze wszystkimi śladami będę po kolei wyciszał, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to działa. Samą gitarę, no i uznajemy, że chcemy na przykład usłyszeć jeszcze bas. Dodajemy bas, pierwszą gitarę. Możemy możemy przyciszać lub podgłośniać różne ślady. Na przykład chcemy mieć najgłośniej ze wszystkich bas. Więc pasek głośności podkręcamy na maks i będziemy słyszeć praktycznie tylko bas. Przyciszymy też inne ślady. Nie najlepiej to brzmi. Można też zdecydować, w którym kanale chcemy słyszeć dany instrument. Tutaj mamy to kółko, którym pokręcamy. Lewy i prawy kanał możemy. Teraz Szymon nagra nam parę dźwięków gitarowych. Nagra jak włączę pies chwilę. Nagra jak włączę pies chwilę. Nagrał, teraz chcę sobie odsłuchać.